Sleigh bells ringing, diamonds blingin', carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blingin', carols singing, favorite season. They said, say, Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my soccer. Piąty dzień Vlogmas, moi drodzy. Zobaczmy, co tu jest. Nie przedłużając, otwieramy. O Jezu, jestem nieprzytomna dzisiaj wyjątkowo. Jakiś... Chciałam wziąć Mikołaj, ale to jest jakiś renifer. Puszka z reniferem. Na co mi taka mała puszka? Zobaczmy. To są, słuchajcie, skary. Ej, to jest fajne. To mi się strasznie podoba. Jezu, jakie słodziaki. Bardzo piękne skarpety. Dziękuję, Mikołaju. Piąteczka. Ej, a tu jest kilka rzeczy w ogóle, słuchajcie. Ja nie wiem, czy one się mogły poprzesuwać. Tu mamy jakieś takie czarne jaja i literkę C. Bardzo proszę osoby, które zostawiły opis kalendarza, żeby mi napisały. Nie jadłam tego nigdy. Wow, czy to są migdały w jakiejś polewie? Mamy almond and coconut butter, takie malutkie, super. Ja bardzo lubię te ich kremy. Małą miksytkę i jeszcze do tego mamy, słuchajcie, magnes. Dwa magnesy. Ej, może to z jedynki, któryś się przesunął? Jezu, jakie cudne. Kurczę, jak to jest możliwe? Tyle rzeczy w jednym okienku? Dzisiaj tak będę do was mówić. Bluza z kapturem bardzo duża i bardzo ciepła. To jest akurat Misguided kolekcja z Playboyem. Pokażę wam plecy, bo uwielbiam plecy w tej bluzie. Ona jest taka bardzo długa. I do niej mam leginsy z... ze Stradivariusa i z tego samego sklepu są kolczyki, które właśnie założyłam. Je kupiłam na Black Friday, taki zestaw i tam jest ich dużo więcej, więc sobie tak można dobrać. Żaden się nie powtarza, każdy jest inny, więc to wygląda pięknie. Więc tak, ja dzisiaj pracuję w domu i dlatego właśnie nie muszę dzisiaj się spinać z make-upem, strojem i tak dalej. Co mnie cieszy i mam tylko rzęsy umalowane, niech moja skóra sobie odpoczywa, chociaż stan mojej skóry jest perfekt. Nie mam nic jej do zarzucenia. Nawet jeżeli chodzi o zmarszczki, to nie jest tak źle. No, więc piję sobie przepyszną herbatę. Kończę robotę i wracamy, słuchajcie, do miłych, magicznych, okołoświątecznych klimatów. Bo jak Oliwia będzie miała przerwę między lekcjami, będziemy jakąś dłuższą przerwę, to zrobimy sobie ciąg dalszy strojenia pierniczków. Jak się ładnie ubrałaś. Nice. Pora te czerwone świece włożyć do latarenek. Latarenki są z IKEA, to są te takie standardowe, można powiedzieć. A świeczki są z Pepco, czerwone. Już wam mówiłam jakiś czas temu o tym, że właśnie w okolicach świąt lubię mieć czerwone świeczki, bo normalnie wypalam białe. Także wkładamy do środka. Teraz jak będą jakieś promocje, to może kupię więcej latarenek. Myślałam o takich większych złotych. Tak to będzie wyglądało. Proste i bardzo ładne. Szczególnie jak pali się je wieczorkiem. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. A dzisiaj mamy piątek. Dla mnie piątek to jest dzień ryby. I u mnie w domu rodzinnym też tak było, że zawsze w piątek była ryba na obiad. Więc pewnie Piotr kupi dzisiaj rybkę na obiad. Zaraz wam powiem gdzie, bo to jest ciekawe. Jeszcze tego ziomka będzie trzeba wyjąć. Nie wiem, czy go postawię tutaj. Muszę jakoś fajniej zaaranżować ten mebel z IKEA, bo na razie wygląda biednie. A jeśli chodzi o rybkę, to u nas w Gdańsku, w takiej dzielnicy Brzeźno, jest sklep, który nazywa się Rybka. I on jest tam od zawsze.
I właśnie tam można kupić moim zdaniem najpyszniejsze ryby. Oni również przygotowują bardzo pyszny garmasz przez cały rok, ale na święta zdarza nam się tam właśnie kupić rybkę w galarecie albo tatar z łososia. Jest obłędny, idealnie przyprawiony, no i przede wszystkim na bardzo dobrym produkcie. Więc no trochę już myślę o tym obiedzie, mimo że jest rano, raczej pora drugiego śniadania. No jejku, proszę mi to nie zakłócać snu, mój kochany. Do naszej rodzinki świątecznej jakiś czas temu dołączył taki LEDowy renifer z saniami. Te sanie trzeba zaraz tu wyjąć ze środka. Luisek, przynieś mi proszę nożyczki. Już idę, mamo. On może być używany i w środku, i na zewnątrz. Miał super cenę, bo kosztował chyba 9 dych. A tej wielkości figurki widziałam w różnych marketach w przeróżnych cenach. I za 200, i za 500. Także różnie to bywa. O, tak to będzie wyglądało. No i co? Problem jest tego, słuchajcie, typu, że na zewnątrz mamy oświetlenie... takie choinki, robimy jedną choinkę właśnie w lampkach i w tym momencie kończy nam się dostępność wtyczek i ja bym strasznie chciała mieć tego ziomka na tarasie, tak żeby widzieć go przez okno, ale on ma tak gruby, słuchajcie, ten kabel, że no nie da się tego podłączyć w domu i tak żeby ten kabel właśnie przeszedł przez na przykład drzwi tarasowe, wiecie o co chodzi? O, tu są takie trytki do przyczepienia, a jest spoko. Więc nie wiem czy po prostu go nie postawię w domu, zaraz zrobimy test, zobaczymy jak on świeci, jak on wygląda. No jestem mega zajarana i tak jak wam mówiłam, ja w tym roku po troszeczku dokładam tych ozdób. Tak, że myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie wszystko wyjęte, włącznie z przystrojoną choinką. Spoko. Także podłączmy to gdzieś. Właśnie w domu. No i nie wiem, no może coś tutaj wymyślimy, jak to podłączyć, żeby było na zewnątrz. A jak nie, no to będzie w domu. Pięknie to wygląda, zobaczcie. No po prostu sztos. Tutaj będzie stała choinka, bo rok rocznie właśnie jest w tym miejscu. Luiseczku, chodź do mamuni, innym razem się pokażesz, teraz pokazujemy renifera. Pięknie, słuchajcie, jak to światło się w ogóle ładnie odbija od podłogi, więc no na pewno znajdziemy jakieś fajne miejsce w domu na tę ozdobę. Chyba że mówię, jakimś cudem coś wpadnie nam do głowy, co sprawi, że będzie to mogło być na zewnątrz. Gotuję tutaj ziemniaki z batatami. Bataty pokrojone na mniejsze kawałeczki, ponieważ one są twardsze i dłużej się gotują. No i tu wyrównamy szanse, żeby wszystko doszło w tym samym czasie. Ja potem to odcedzam, dodaję trochę masła, odrobinę mleka i będę z tego robić takie pióre właśnie batatowo-ziemniaczane. Nie wiem, czy już coś takiego robiliście, ale bardzo wam polecam z samych batatów. Pióre też jest przepyszne. Tylko wróciła na lekcję, więc ja ozdobię kolejne kilka pierników i zrobiłam taki prosty lukier z cukru pudru z wrzątkiem i zabarwię za chwilę część na zielono. Czy to jest zieleń, czy to jest niebieski? To jest chyba niebieski, bo zielone się skończyły. Słuchajcie, te barwniki spożywcze i brokat jadalny kupiłam w jakimś sklepie internetowym. Opol Markus, nawet tutaj jest logo. I właśnie tam zamawiałam też ten syrop do kawy świąteczny Monin Gingerbread. Także ozdabiam. How I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. Jakieś brzydkie te pierniczki są z kolorowym lukrem. I zobaczcie, tu jest ten brokat jadalny i on się w ogóle nie sprawdza. Chociaż, no dobra, tak pod kątem trochę widać, że to się mieni, ale to nie jest taki efekt, którego się spodziewałam.
Więc jak zrobimy jeszcze partię z białym, zwykłym lukrem, jeszcze to będzie zaraz czerwony, to zobaczymy, może na białym on będzie fajnie wyglądał. Tu jest jeszcze część robiona przez Oliwkę. Także akurat one są z czekoladą. I chciałam zauważyć, że ta puszka była pełna dzisiaj rano, więc nie wiem. Kolejna puszka też jest do połowy już wyzerowana, jeszcze nie, ale opróżniona. O. Wygląda nasz dzisiejszy obiad. Kto zgadnie, co to jest za ryba? Ja tę rybę pierwszy raz jadłam bardzo późno w swoim życiu, to jest dziwne, jak na osobę, która mieszka w Gdańsku. Ale bardzo, bardzo mi smakowała. A to jest to puree, które robiliśmy, i kapusta kiszona.